Pierwszy raz, mimo tego, że jestem długo w internecie, serce bije troszkę szybciej. Nasze donuty. Zjadłeś czy nie zjadłeś? Testowałem kilka miesięcy temu, wiadomo, bo trzeba wybrać produkt. No i jakby mam po prostu zdanie takie, że to są takie same pączki właśnie donuty jak w Biedronce, bo to są produkowane przez tę samą firmę i po prostu to są barwniki, które są wykorzystywane też w innych produktach, które większość z was pewnie je albo jadła w życiu i jakby wszyscy tu jesteście i żyjemy i jest okej. Jakby my też nie sprzedajemy diet, tylko po prostu to są pączki. Jak ktoś ma ochotę na pączka, to idzie kupić pączka. I ja uważam, że to jest trochę nadmuchane, szczerze. I tutaj ja muszę trochę, to jest dziwne, ale będę bronił ekipy. Wow! Bo sprawdzałem opinię dietetyków, takich dietetyków, którzy trochę mniej dla poklasku, bo to, ten tekst o tych kostkach do toalet był chyba trochę dla poklasku, że faktycznie to jest bardzo popularna substancja w produktach spożywczych, że te wasze pączki tak naprawdę niczym się nie różnią od takich innych w tej właśnie firmy, z którą współpracujecie. Więc chyba nie podtruwają tych dzieci. Ale ja faktycznie... Nie próbowałem pączka. Smakuje tą kostką do toalet faktycznie, czy nie? Nie. Tam jest takie fajne nadzienie. Jak sobie podgrzejecie, to jest naprawdę dobre. Polecam podgrzać w piekarniku na przykład na chwilę, albo ewentualnie w mikrofali. Jest okej. Trąba.